dlatego siebie z mężem obwiniamy, że mogliśmy jej pomóc. Samobójstwo Karoliny Kaczorowskiej było najgłośniejszą śmiercią polskiej modelki ostatnich lat. Jednak fakty, do których dotarliśmy, wskazują, że to, co prokuratura nazwała samobójstwem, wcale nim nie było. Niepokojące ślady wiążą tę śmierć ze zgonem innej wrocławianki, Magdaleny Żuk. Jest styczeń 2016 roku. Karolina Kaczorowska od lat odnosi sukcesy na europejskich wybiegach. Podpisuje kontrakt ze znanym projektantem Jeanem Claude'em Jitroy, u którego ubierają się największe gwiazdy, od Moniki Bellucci i Celine Dion po Beyoncé i Rihannę. Jest w trakcie zakupu nowego mieszkania. Z USA sprowadza Mercedesa. W Anglii czeka na nią zamożny partner. Ma wiele życiowych planów. Urodziny odbywają się w piątek 16 stycznia w hotelu Mercure w Karpaczu. Po imprezie Karolina postanawia zostać w hotelu na resztę weekendu z byłym chłopakiem Kamilem P. Jednak w sobotni wieczór dochodzi między nimi do kłótni. P niespodziewanie wyjeżdża. Jest godzina 22:45. Godzinę później Karolina wychodzi na spacer z psem. Po kilku minutach wraca, jakby czegoś zapomniała. Wkrótce sąsiedzi zaczną się skarżyć na ujadającego psa. Niedługo przed pierwszą ochroniarz podchodzi do drzwi i nasłuchuje. To jedyne zarejestrowane przez monitoring wydarzenie tamtej nocy. Do rana kamery pozostaną wyłączone. Wczesnym popołudniem w niedzielę sprzątaczki znajdują w łazience powieszone ciało Karoliny. Na miejscu zjawiają się policja, prokurator i lekarz. Ten ostatni już wtedy stwierdza, że w śmierci Karoliny nie można wykluczyć udziału osób trzecich. Jednak prokuratura w Jeleniej Górze przyjmuje wersję samobójstwa. Po 6 miesiącach śledztwo zostaje umorzone. Jak się niebawem okaże, zbyt szybko. Choć od śmierci córki minęły ponad 2 lata, pani Elżbieta wciąż ma poczucie wyrządzonej niesprawiedliwości. Codziennie modlę się, aby to wielkie morderstwo na mojej córce Karolince się wyjaśniło. Może kiedyś to zabiorę. Jak wyjaśni się zabójstwo na mojej córce? Wiem, że to było wielkie, wielkie zabójstwo. Nie są to tylko emocjonalne słowa zrozpaczonej matki. Sprawę bada zespół detektywów ukrywających twarze ze względu na pracę operacyjną. Detektywi twierdzą, że decydujące dla powodzenia śledztwa oględziny miejsca zdarzenia zostały zbagatelizowane przez przybyłą na miejsce prokurator. Nie była wykonana daktyloskopia, czyli te zdejmowanie tych tak zwanych odcisków palca, te podstawowe elementy, wymazy ze szklanek, papierosy w umywalce, szklanki poprzewracane, dziwne substancje na ręcznikach, którymi coś było wycierane. Z tych rzeczy nie ma zrobionych wymazów, nie ma zrobionych podstawowych badań. My nie wiemy nawet na tą chwilę, co to były za substancje i kto te papierosy palił i kiedy. To wszystko są elementy, które w ogóle nie zostały wzięte pod uwagę. Kolejny błąd prokuratury dotyczy kabla od prostownicy, na którym wisiała modelka. Prostownica ta nie została w żaden sposób zabezpieczona. Do tego stopnia, że my próbowaliśmy również ustalić, gdzie ona się znajduje, żeby jeżeli prokuratura nie widziała podstaw do zbadania tego narzędzia, które no jakby nie patrzeć jest kluczowym narzędziem przy tego typu sprawach, to chcieliśmy zbadać go wewnętrznie. Z notatki policjanta z sekcji zwłok wynika, że decyzją obecnej na miejscu prokurator urządzenie nie zostało zabezpieczone i wraz z odzieżą denatki miało być przekazane rodzinie przez zakład pogrzebowy. Jednak prostownica do zakładu nigdy nie dotarła. Jak można przekazać takie dowody do sprawy, które są bardzo istotne? To ja nie jestem policjantem, ale no to jest dla mnie nienormalne. I jeszcze pani prokurator by taką gafę strzeliła i by nam oddała kable, które to są bardzo ważne. Nie. Kluczowy dowód w sprawie po prostu ginie. To nie koniec zaniedbań. Prokuratorzy wydają się ignorować wiele dziwnych faktów.
Po pierwsze, modelka wieszałaby się w pełnym stroju narciarskim, w którym ją znaleziono. Dodatkowo musiałaby dokonać precyzyjnych czynności wiązania na szyi śliskiego kabla od prostownicy pod silnym wpływem narkotyków i alkoholu, pod którym się wówczas znajdowała. Samobójstwo w takich okolicznościach już byłoby dziwne. Ale naprawdę niezwykły był sposób powieszenia ciała. Karolinę znaleziono w pozycji pół klęczącej, kucającej. Jest to powieszenie nietypowe, które wymaga dosyć sporej determinacji od osoby. Może być tak, że na początku to się nie udaje, więc mogą być otarcia spowodowane różnymi próbami ponownego zawiązania pętli, czy zaciśnienia tej pętli, jeżeli okaże się, że jest za luźna. W tym przypadku takich otarć nie było, czyli tak jakby nastąpił swobodny zwis ciała już od początku. Tyle, że według detektywów swobodnego zwisu ciała nie wytrzymałaby słuchawka prysznicowa, do której przywiązany był kabel. Kiedy poddaliśmy to analizie rzeczywiście kryminalistycznej, okazało się, że taka słuchawka właściwie nie ma prawa wytrzymać takiego nacisku, po prostu by się urwała. Dlaczego więc ślady na szyi wskazują na uduszenie w wyniku swobodnego zwisu, a badania obciążenia słuchawki to wykluczają? Mimo wniosków detektywów, prokuratura nigdy nie przeprowadziła eksperymentu pod tym kątem. Zdaniem ekspertów, do śmierci dziewczyny doszło w zupełnie inny sposób, a wszystko zaczęło się jeszcze w pokoju. Napastnik mógł na niej usiąść, mógł spróbować ją udusić, ale takim przedmiotem lub narzędziem, które nie pozostawia śladów. Mogłaby to być na przykład poduszka. Następnie w momencie, kiedy prawdopodobny napastnik zauważył, że ciało Karoliny jest już bezwładne, najprawdopodobniej nie wiedział, że mogła stracić przytomność, ale w dalszym ciągu żyje. Wtedy przeniósł ciało do łazienki, chaotycznie obwiązał tą pętlę wokół jej szyi, następnie wokół słuchawki od prysznica. Natomiast fakt jest taki, że Karolina udusiła się dopiero w momencie, kiedy jej bezwładne ciało opadło ze względu na jej utratę przytomności. W zlewie zostają rozbite i zalane wodą telefony, jakby komuś zależało na tym, aby nikt nie dotarł do ich zawartości. Niemym świadkiem śmierci pozostaje pies, którym dziś opiekuje się matka Karoliny, lecz i on mógł stanowić poważną poszlakę w sprawie, co także zignorowała prokuratura. Piesek był pokopany, bolał go strasznie tyłek, nie dał się dotknąć i miał biegunkę. Cały ten zad nie dał się dotknąć, jeszcze długo, długo, z miesiąc czasu to nastąpiło. Później nie dał się chwycić, zresztą nawet do dzisiaj ma to obolałe. Czy możliwe jest, aby tuż przed śmiercią Karolina ciężko zbiła ukochanego psa? A jeśli nie ona, to kto? Są tylko dwie możliwości dostania się do pokoju Karoliny niezauważonym przez monitoring. Pierwsza przez balkony z pokojów po obu stronach pokoju 205. Zewnętrzna kamera nie obejmuje przejścia przez ścianki dzielące balkony na drugim piętrze. Kiedy znaleziono Karolinę, okno było otwarte. Ten wątek nie został zbadany. Druga możliwość to wyłączenie monitoringu na czas wejścia intruza. Pracownicy recepcji nie zauważyli tej nocy podejrzanych osób, lecz jak ustaliliśmy w tym konkretnym hotelu, wchodząc przez restaurację i boczny korytarz, można dotrzeć do pokoju, w którym spała Karolina z ominięciem recepcji. Mimo wniosków detektywów, prokuratura nie sprawdziła także tej możliwości. Szczegółowe pytania dotyczące przedstawionych zdarzeń wysłaliśmy do prokuratury w Jeleniej Górze. Po dwóch tygodniach oczekiwania otrzymaliśmy ogólnikową odpowiedź nie odnoszącą się do konkretnych pytań. Aktualnie prowadzone są czynności procesowe zmierzające do ustalenia, czy zachodzą podstawy do podjęcia i kontynuowania śledztwa. Dobrze, to proszę mi w takim razie powiedzieć, czy wszystkie czynności na miejscu zdarzenia były wykonane zgodnie ze sztuką i wszystkie kluczowe dowody zostały zabezpieczone tak jak należy i wszystko, co było można w tej sprawie zbadać, zostało zrobione tak, jak tego wymaga sztuka? Jak postępowanie będzie definitywnie zakończone, na to pytanie będę mógł panu odpowiedzieć. Wydaje się, że w tej sprawie prokuratura ma do ukrycia wiele zaniechań. Pozostaje pytanie, komu mogło zależeć na śmierci Karoliny. Trop w tej sprawie wiedzie na niebezpieczne ścieżki związane z wykorzystywaniem modelek do celów innych niż występy na wybiegach. Na początku swojej kariery Karolina poznała Rafała K. Mężczyzna załatwił jej kontrakt w Londynie. Był też jej partnerem w życiu prywatnym.
Kiedy ich relacje zaczęły się psuć, Karolina nagrała film, z którego wynika, że Rafał K. mógł pełnić jeszcze inną rolę. Kim ty jesteś? Twoja kazyna sobie. Jakim facetem? Jesteś moim Alfonsem, a nie moim facetem. Wiem, nie gadaj takich rzeczy. Jak nie gadaj takich rzeczy? Działałaś w hajce, jesteś oszustką, tak? Oczywiście. Wiesz, no to się przyznasz do tego. Oczywiście, że byłam tak szantażowana, że ty się nawet sobie sprawy z tego nie zdajesz. Masz to nagrane, że ja cię szantażowałem, nie wiem, twoim rodzicą, groziłem ci, zamykałem cię w domu, chodziłaś? Jest nagrane, jak wychodziłam, niestety włączyła mi się kamera, wyjeżdżałam do Londynu, powiedziałeś mi w drzwiach, dziwko, przywoź mi pieniądze, masz robić rody i masz przywozić mi pieniądze. Prostytucja wśród modelek to powszechnie poruszany w mediach problem. Często idzie w parze z przemocą. Po rozstaniu z Rafałem K. Karolina związała się z Kamilem P., który jako ostatni widział ją żywą w Karpaczu. Ona była bita. Znalazłam w komputerze zdjęcia. Dlatego siebie z mężem obwiniam, że mogliśmy jej pomóc. Ona wszystko trzymała to w sobie. W lipcu miała obojczyk złamany. Mam z pogotowia ratunkowego. W lipcu przed śmiercią miała obojczyk złamany. Była bita. Było moje dziecko bita. Mam takie zdjęcia, takie dokumenty mam. Wiadomo, że w chwili śmierci dziewczyna usiłowała wyrwać się ze związku, który tak jak poprzedni okazał się toksyczny. Kamil P. Wślizgiwał się do jej mieszkania przez balkony. Ona go nieraz nie chciała. Stał dniami, nocami na jej osiedlu. Tuż po śmierci Karoliny zostało splądrowane jej mieszkanie we Wrocławiu. Zginęły biżuteria od Cartiera oraz duża suma pieniędzy. Kilka miesięcy po śmierci Karoliny Kaczorowskiej Rafał K. powiesił się w hotelu we Wrocławiu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Kamil P. został aresztowany w Szczecinie w trakcie próby przekroczenia granicy, podobno w zupełnie innej sprawie. Historia śmierci Karoliny niepokojąco wiąże się ze śmiercią w egipskim kurorcie Magdaleny Żuk. Pewne osoby z towarzystwa były znane obu kobietom. Na przykład postać Markusa, który rzeczywiście wypierał się, jakoby, że znał kiedykolwiek Karolinę. Natomiast świadkowie twierdzą zupełnie inaczej. Rodzina również twierdzi zupełnie inaczej. Tak samo właściciel klubu Grey, w którym zresztą obie panie się pojawiały, również w przypadku Karoliny Kaczorowskiej świadkowie twierdzą, że była to postać, którą Karolina bardzo dobrze znała i bała się jej z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu. Markus to chłopak Magdaleny Żuk, a fryzjer Karoliny Kaczorowskiej. W klubie Grey bywały obie dziewczyny, a Karolina poznała tam Kamila P. Aby skutecznie zbadać te wątki, najpierw musi ruszyć ponowne śledztwo w sprawie śmierci Karoliny. Rodzina modelki bezskutecznie domaga się wznowienia śledztwa.